krająca mymi rodzinami. To ta cebulka morska dla człowieka dorosłego zupełnie bezskuteczna. I można nawet małym dzieciom pokazać te obrazki paryskiego żanru. Teleskop optyczny za jedne 20 kopiek, gdzie można również zobaczyć, jak lutuje rybnicę sposobem domowym przy pomocy tego amerykańskiego wynalazku. Romeo po szturowej drabce wtalentał się na balkon panny Julci, ale ach, niestety za późno, bo już wykidowała z miłości. Także samo widzimy zachód słońca nad Zapry albo zimowego pałata ręcznej roboty za jedne 30 kopiek. Co się dzieje, jak stanie? Cudo XX wieku! Żyła gadająca maszyna, czyli fonograf. Jeszcze dwie rurki wojenne, słowo politechniki. Jeden podsłuch za dwie kopiki. Fajno gra, co? Nie? Zwyczajna mechanika. Puc. Ja tam wolę swoją filharmonię. Panie, gdzie jest pan? Ja pana proszę. To jest dobre miejsce, ruchliwy punkt. Tu otwieram interes. Przecież to moje miejsce. Jego miejsce, cóż to komorne zapłaciłeś. Patent wykupił, a to ja tu zresztą mogę z tobą rozegrać, to mi. No i reszka. Dobre. Nie tam. No co stawiasz? Nie mam forsy. Idzie pod fanty. Dobra, dawaj, co? 3 kobiejki. Dobra. Reszka. I to co dzień tak za darmo. No, na pewno skoruje. Boże. No, a teraz co stawiasz? Idzie marynarka za pół rubla. Co, pół rubla? Ciepłe. 40 kop. Idzie. Pele. No. Jakże ja po mieście będę drygać? No, na kota, na dołek? Widzisz, frajer skapalo. Widzisz. Masz szczęście, trafiłeś na przyjaciela. Da, weź sobie te swoje ciuchy, na. Nie, jak ja przegrałem, to ja przegrałem, ja się nie znam. Ale idzie, masz, to ja ci tak zwyczajnie to oddaję. A na drugi raz nie bądź frajer i nie pal się, wiesz? Przecież ja cię zrobiłem na klamu, na zichera. Nie kapuję. Idź, popatrz, widzisz te 2 ruble masz. Tu orze. Widzisz? Tu reszka i tu reszka. O nie Boga, jaki kąt! Ojej! Ty, skąd masz te grajbery? O nie, twój przegrantele. Sekret fachowy. No, Zeus! Mam królika, co sam pika, dla dziewczynki lub chłopczyka, brać i wybrać, kultura, inteligencja, tresowany z oryginalnego drukowanego etaża, proszę. Głębie, samce i samice, wolne ręki tresowane, mogą być sprzedane. Panie Jantosz, no co jest? Ja to, chal nie ma. Handlu nie ma, ale humorek jest. Ja już taką mam naturę od szczeniackich swoich lat, że śmieję się z wszystkiego, no i gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla spłata los, ja nie płaczę, ja nie wzdycham,
ale śmiejesz się na głosy. Jo, diri 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 diri, rach, ciach, ciach. Jutro się odczepi, wida, rach, ciach, ciach. A jak wida się odczepi, rach, ciach, ciach. Znów będzie lepki hop, siup. Co jest życie? Hokus pokus. Czysty hazard, ślepa gra. Albo orzeł, Aleszka. Raz się nie ma, raz się ma. Bo jak wygrasz, to w porządku. Wtedy bracie, rób co chcesz. A jak przegrasz, to się nie martw. Nie przykład, wiesz. Ojo, diri 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 diri, rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. I potem całus i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bujda. Hop się. Najważniejsza rzecz, humorek. I na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej bimbać ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Ojo, diri 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 diri, rak, ciach, ciach. Wszystko bzdury nas do góry, rak, ciach, ciach. I jutro wszystko się poprawi, rak, ciach, ciach. Grunt się zabawić, hop, siup. I ho, i lu. Proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to co ja. Di 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 Guzik z pętelką, a ty? No, kompletna wyprzedaż posezonowa, patrz. O, wiesz, bardzo funduje. No. O, cwaniaczek, patrzcie, patrzcie, jakie cwajnosy te jego monety. Anuk, pokaż, co to jest takie, a? Oho, fałszywe ruble. Stój! Anuka, pokaż, co masz tutaj w kieszeniach. Ale nie, panie naczelniku, jak pragnę koguta, no kiedy nic, co to jest? No, zobaczymy, co to jest. Oho, książeczka. My, czy dozwolone cenzurą? Hodowla króli. Znamy was, gospoda palaki. Zaczynasz się od hodowli królików, a potem patrzysz i króla na tron. Więc jaki to miał być król, a? Jak król, no cóż, no. Zwyczajnie tak, taki, tego, z uszami taki. Ciwiadek, Pelagia Trumbalska. Jaki to miał być król, a? A, o panie sędziu, a taki król, o. Jest u mnie na wychowaniu od 2 miesięcy. Biedna sierota. O, proszę, wysoki sąd. O, na poznanie się z treścią. Tej oto gruzówki. Jest to podręcznik hodowli pożytecznych zwierzątek zwanych królikami. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że... Adwokat. Karmić drobną szatkowaną kapustą, marchwią... Najlepiej rozmnażają się na wolności. Na wolności, aha! My już im tę wolność z głowy wybijemy. Za Edo i Sybir można. Poproszę o głos. Pan prokurator prosi o głos. Z tymi królami może to i prawda. Po naszemu też nazywają króliki. Ale tu jest ważniejsza sprawa. Na jednym
dwa orły. Co to ma znaczyć? To chytra antypaństwowa propaganda. To mnie cieszy. Polskie buntowszczyki wymyślili, jeżeli na jednym dwa orły nie ma żadnej głowy, to w carskim rządzie bezchałowie, a? Ale na drugim rublu są dwie głowy. To jeszcze gorzej. To znaczy, że rząd carski jest dwulicowy. Słusznie. Ma rację. Tak, tak. To jest posmieszanie carskiej władzy. Na podstawie paragrafu 172 litera A wnoszę o powtórne rozpatrzenie tej sprawy, która nabrała znaczenia politycznego. Sąd zarządza przerwę i udaje się na naradę. Proszę wstać! No panie, sprawa przyjmuje fatalny obrót. Wątek, czy uda mi się pana stąd wyciągnąć? Co pachnie, panie? Czym pachnie? No katorgą! Panie mecenasie, no więc co robić? Uciekać, panie, uciekać. Uciekać, jedyny sposób, panie, uciekać. Dzień dobry. Moje uszanowanie panu mecenasowi. Panie Waniuszkin, jaka ta sprawa idzie w głównej sali? Jakaś polityczna. Zamach stanu czy coś podobnego. Króla na tron wybrać chcieli. Ciężka sprawa. Proszę stać, chodźcie! Po rozważeniu nowych okoliczności sprawy sąd znalazł głębsze tło polityczne tytułu paragrafów 172 i 117 kodeksu karnego o zmieszenie władzy cesarskiej w celu obalenia istniejącego ustroju przy pomocy fałszywych znaków obiegowych. Dziękuję. Otóż znalezione... Przy oskarżonym dwie monety... A mianowicie... Thank you.
bardzo mamy grzecznego siada. Kopci jak komin. A to właściwie przedział dla niepalących. Wam widzę, nie podoba się, że ja kurzę, a? A mnie się nie podoba polska gazeta. Po co? A? Ech, wy Polaki, za bardzo was rozpuścili w tym prywitnianskim kraju. U mnie tego nie będzie. Włażę do kupę wysoko postawionej osoby, jeszcze fasony pokazują. Kondor! Konduktor! Zabrać te baby! Proszę wam! Polecam zatem nowego policmejstra, a mego brata pański ojcowski opiece. Siemion Fiodorowicz jest nieco ekscentrycznym typem i za kołnierz nie wylewa, ale serce ma złote i głowę nie od parady. Trzeba tylko przyzwyczaić się do jego kawału, bo to straszny kawalarz. Liczę na wyrozumiałość waszej ekscelencji, jego zacnej rodziny. Serdeczne pozdrowienia, M.F. Pipiwajlow, minister spraw wewnętrznych. A? Jest. Minister spraw wewnętrznych. Minister. Młodzie, brat ministra. Jakiego świata? Już go widzę, oczyma duszy. Wytworny, subtelny, w stylu dekadon. Dekadans. Właśnie, sam brat pisze o nim, że za kołnierz nie wylewa. Dekadans. Wypiwans, nie dekadans. O, Feniuszu, brawo. Świetny dowcip. Wypiwans. Serż, dowcipkować z brata ministra. To co najmniej mówię tu. Feniuszu, słyszysz? Dowcipkować z brata ministra. To co najmniej mówię tu. Lepiej zamiast się wygłupiać, powiedzielibyście mnie, dobrze urządziłem jego pokój. Bajecznie, będzie mu jak w raju. Potrzebny to ten cały kram. Mógłby sobie zamieszkać w hotelu. A naturalnie, że mógłby zamieszkać pod... Taka persona w hotelu. Aniusia, ty słyszysz? Taka persona w hotelu, a? Buty scholewane, jasna marynarka, twarz szczupła, bez zarostu. Takiego nie widziałem. Ciekawe.
na wad, wasze wysokoblagorodzie. Szukamy zbiegłego aresztanta. Tu nie ma. Wszyscy czekają. Prosimy z nami. Za co? Delegację z panem gubernatorem na czele. Więc wszyscy czekają? Tak jest, tak jest. Wierne, ranienie na plecy! Tego miasta i mam. Tak. I mam nadzieję. Hej, kolada limoniada, wafli. I cieszę się niewymownie, że mogę pana powitać jako te wafle. Właśnie, jako te wafle. Boże, to pisało. Co się Rany Julek, Anty. Rady, pan, zabieraj się czortu. Nie widzisz, że mamy politować do cyrków. A co to? Co się stało? Kto strzelał? Ale nie strzelał. W waszym blagorodzie nic się nie stało. Chłopak opuścił tacę, potknął się. Zabijmy tu. Wybory, tutaj, wybory. Do policmейстера. Да? Thank you.
сказал? Гости, милые, гости, дорогие, выйдите достойны на этот урок. Нет, то было бы за старость. Trzeba być bardziej modern, tak dekadant. Mama, uważam, że jesteś stanowczo za młodo ubrana. To ty jesteś za staro ubrana, mówi długa suknia. Po tobie pomyślcie... A już ona posta taki na nim! Teraz się nie uspa, nie wiedzie! Jadą, 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 jadą! Jadą, jadą, jadą! Bardzo proszę, bardzo proszę. Proszę pan, proszę bardzo. Miłości proszę. Panie, pozwolicie. Kochana, nasz nowy policjant, Semion Fiodorowicz Wypiewajlow. Że to? Pozwoli pan, że go... Pewnie córeczka. Pan, to Marek Litra Kwo, Seniusza Pędzy. I to jest moja córeczka. A co? No, trudno, pomyłka. Dunia, Aniuta. Miecioski. Nieważne. Sierpień, może to plecy z drogiego gościa do stołu. Można? No, trzeba. Skoro trzeba, to bardzo proszę. Bardzo proszę. Siemion Fiodorowicz. Żemchata, pokaza. Ja wam pokażę. Ja policmeister. Ja brat ministra. Ja wam pokażę wyjście. A może teraz wypić zdrowie jego ekscelencji, pana ministra? Ależ naturalnie. A więc zdrowie pańskiego brata. Którego? A to pan ma kilku braci. Ja wcale nie mam braci. No, a brat minister, a? Minister? A minister, tak, no brat. Pardon, zapomniałem. Pan kawaler! A pan kawaler! Kawałek! Ale państwo sobie tu na psa urok dobrze żyją. Za czyją to forsę? O, cóż tam my! To nędza, prowincja! To nie to, co tam u was w stolicy. W Warszawie? Ach, gdzie Warszawa? Petersburg! A tam muszą być bale, przyjęcia, rauty, maskarada! To musi być życie! Życie? Żyć nie umierać? Może. Musi mi pan to wszystko opowiedzieć. Ależ avec plaisir! Całą zmysłowością. Mesdames et messieurs, zdrowie naszego gościa. Niech żyje pan policmajster! Niech żyje pan policmajster! Jak śmiecie, ja was nauczę. Ja wam pokażę, jak tu żartować z policmajstra. Panowie z Rajna, troszeczkę respektu dla władzy. Dobrze mówi, od krochmalca się od niego. Uwaga, patrz! Panowie, na cześć policmajstra trzykrotny okrzyk! Ale dowcip prima volta. Prima volta! A brat pisał mnie na to, że pan kawalia. Dowcipięca. Dowcipięca! Ujął się! Pochuli! Dowcipięca! Trzymaj! Gąbysko, może ja, nie, może nie pomogę. Wypada. Nie, mnie nie wypłacnie. Mam nadzieję, że panu nas wszystko smakowało. A? Bardzo, bardzo. Faktycznie, merci beaucoup, c'est pour le bon bouche. Panu nie zawstydź, naprawdę. Cóż tam u nas, ta u pańskiego brata ministra, to muszą być dopiero przyjęcia. A czy jego cesarska mość
Bywa u brata pana ministra. Car. Sowny jest. Od samego rana już. Po całych dniach się. Jerozolim. Czasami za długo. Jerozolim. Nie mam pewności. Car. Car. Osobiście bywa car. No, własnoręcznie, osobiście. Nie. Przychodzi, a potem sobie spacerują, tak depachyło, na przykład jak ja spałem, prawda? I potem sobie taki wewce to pan różnego. Tak i rozmawiają sobie o tym i o tamtym. A o czym oni rozmawiają? Rozmaicie, no. Na przykład o wojnie. No czy się kalkuluje, prawda, czy nie. O finansach, prawda, przychód, rozchód. Saldo. Niedobory. No było. Takie życie mego brata. Co co dużo gadać, kiedy nie ma o czym mówić. No, świetnie pani trafiona. Ależ to Katarzyna. No tak, no ciotka Katarzyna, no, Stypułkowska. Ciotka Katarzyna? Ale wysztafirowana, ojej. Cerku, trochę mi zmieniona. Taż to Katarzyna druga. A, chyba, że druga, bo tamta miała większy kinol. Kiedy se kinol? No, tak sobie, no, magle miał. Magle? Magle takie do prania bielizny? Nie no, nie. Taki ten, no, taki majątek ziemski. Magle. Polwark. Polwark magle. A gdzie to było? Pod Kijowem. Panie rotmistrzu, toż pan także spod Kijowa. No właśnie, spod Kijowa. Ale magle jakoś nie pamiętam. W jakich to stronach? No to na lewo od miasta. Zaraz nad brzegiem Wołgi. No Wołga, no wie pan, Wołga, Wołga, no to ciekawe, bo pod Kijowem tam Dniepr, a nie Wołga. Dniepr? Tak. Może teraz. Za moich czasów była Wołga. To dobrze. Dekadon. No da, dekadon. Zakurzyłbym sobie papieroska. Proszę, może cygarko, rodaku. Proszę. Musimy kiedy obszerniej porozmawiać o naszych rodzinnych stronach. Mhm. Pan dawno nie był w Kijowie? Od czasu epidemii cholery. A pan gdzie wtedy był? W Kijowie, panie oficerze? Nie, wtedy nie byłem. To szkoda. Mnie trochę mgli. Da, rozumiem. Muszę... No da, rozumie się, no. Pardon. A kogo pan woła, a? No mój... ten... karmelier. Karmelier? Tak, medyner. Aha. Deńszczyk. No właśnie. Deńszczyk służył u mnie na Kaukazie, tak. Jeszcze
jak była wojna japońska z Turkami w Odesie. Czekaj, zaraz. Z Turkami wojna była. Było. Stój! Pan policmajster prosi na górę. Pietruża! Nie powiedz, że dzień pana policmajstra poszedł zaraz z niego do pokoju na górę. Drogi już nie ma. Uciekł! Dęszczyk pana policmajstra. Kramedynier. Czy pan policmajster zawsze miał kamerdynera? No jakże, od dziecka, co ty pani, tak. Tegoż to panienka się tak śmieje, co? Mam taki charakter. No tak. Felek! Serwus! Gonić się, Iwan. Pragnę piroga, bij mnie w mordę, żebym ożył. Przyjaciela leku. Co to znaczy? Ty jesteś policmajster? Chwilowo, ale no. Pełne rytki cykorie mam. Bo w aszradach moment mnie mogą nakryć, rozumiesz? Nemen mnie dołolaj. Ale się no skądżeś ty się tu wziął? Ale ono, zbiałem z Warszawy tu do krewniaków, uważasz? Dzierżawią bufet na stacji. Patrz. No ale ty skąd się tu z tym? O rany. Złoć mu mnie, jakżem zwiał, rozumiesz? Więc tak, tu i tego, i tam pociąg przedział, no i patrzę, śpi jakiś frajer. Widzisz, to wszystko zaczęło się gut, ale jak się to skończy, co? No właśnie. Trążyliłem się w kawałkę, no i jak teraz wylić? Ale uważasz, za długo bujać ich nie można. Trzeba wiać jak najprędzej. No dobrze, ale jak? Jak go sobie zjednać? Nie daj Bóg. Zacznie blądać w nasze sprawy chytry. Zwęszy to i łoba. Nie. Aj, skandal gotowy. Trzeba go usposobić przychylnie. Ale jak? No chciałam, żeby Taniusza robiła mu awanse, ale ona nie chce. Brata ministra nie chce. Taniusza, brata ministra... Aj, łupnęło w głowie. Wódka cię łupie. Wódka, nie wódka, a Taniusza, brata ministra nie chce. Nie chce. O, ja że jej mówię, idiotka. To są takie miły, takie maski, takie przystoje. I pij? No pij. Co się stało? Na ciemniaście zapomniałam. No. Toż jemu kompot na noc podać trzeba. I wiesz co jest? No. Lekturę mu zaniosę. Książkę francuską. Nana
Zolia? Oj, czy to nie za pikantne? Będzie miał sny niedobre. No to Le Fleur du Mal, Baudelaire. O, właśnie. Z kwiatuszkiem do niego. O. Z kwiatuszkiem, z kwiatuszkiem. Antoś, Antoś, Antoś. Ja. Znalazłem tu jakieś tajste. Pokaż, no. O, masz. Ale zobacz, no. To ten sam frajer, co to kimał w przedziale, patrz. Dobrze trafiony. Samą twarz. Czekaj, ty musisz sobie to dokładnie rozumieć, wlep bić, jak no, on się wabi, uważasz? Ja się mam, czekaj, no więc? Siemion Fiodorowicz Wypiwajlow. Czekaj. Siemion Wypiwajłowicz Fiodorowicz. Nie! Fiodorowicz. Siemion Fiodorowicz Wypiwajlow. Dobra. Słuchaj, a ty wiesz przynajmniej jak masz się odzywać jako policmajster? No najważniejsze, pszczół był. Ale nie, no czekaj, a jak ktoś zastuka do drzwi, uważasz, masz powiedzieć antre. Antre? Tak, czekaj, spróbuj. Antre. Ander, antre. Łazić. Drogi senior Fiodorowicz. No jak? Zadowolony pan z pokoju? No, avec merci. Pan pewnie lubi kompot, a? No, owszem, ale do jedzenia, nie do kompania. C'est extraordinaire. Pan sypie dowcipami zawsze jak z rękawa. Owszem, wesoły chłopak jestem. Zawsze się ze mnie śmieją. Jeszcze jak taka śliczna kobieta. O, pan przesadza. Jaka tam śliczna. No ty, trzymam się jako taką. Ja się też trzymam, ale nie mogę nie wytrzymać. I te oczy niebieskie. Ale się nie. Zielone, jak głębina morska. Pardon, wszak widzę własnoręcznie, że niebieski. Kazio, proszę, bol. Książeczkę panu przyniosła na sen. Ja bez książki zasnąć nie mogę. A ja mogę. Pan pewnie po podróży zmęczony, a? No cóż, tyle godzin i przeważnie pod ławką. Świetny dowcip, pod ławką. Pan policmajster, pod ławką. Taki już jestem kawalarz. Pan pewnie chce się położyć na spa? Spa. Wolni mi. Spa. Spa. Wolni mi. Spa. Entre. Pan policmajster dzwonił? Nie. Może panience w łóżku dzwoniło? Entre. Nie wiem, czy mnie Puchu dzwonił, czy pan policmajster dzwonił. Faktycznie ja. Pan policmajster sobie życzy? No, życzę sobie. I panience życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czy to już wszystko? Póki co wszystko. Dobranoc panu policmajstrowi. Pa.
się świat. I to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody. To zmarnowanie młodych lat. Jest wódzki, wodę można pić, a mimo to szczęśliwym być. Bez rady, dasz radę. Entrez. Pan policmajster dzwonił. No, właśnie. O, pan policmajster nie lubi kwiatów. Zaraz dorzucę. No, właśnie, nie wiem. Miałem. Antre. Pan majster dzwonił? Antre. No, jakże ci się podoba ten stary Moskal, co? Uch, jak Boga kocham pukać, a to jakie klamy spanie. Gdzie? O, odklejno. Za pan brat świnia z pastuchem masz. Szoruj, służba sypia w kuchni. Ty, żebym ja ci służby nie pokazał. Wiesz, Wiereczka, że gdybym nie wiedział, że to jest brat ministra, to i nie uwierzyłbym. A nie, tak jak z nim. No. Ty nie znasz się na. To jest właśnie nowy styl. Dekadans. No niech będzie dekadans. Ciekawa jestem, o czym on teraz marzy. Felek, no? Kto zgasi świcę? Niech się pan policmajster sam pofatyguje. Kermediner, światło gasić. Kazał cham, musiał sam. A, to ta wydra przyniosła, tak. Felek, będziesz ja? No, nie. Antek, stawaj, synu. Proszę. Baśnaś, ręce do góry. Z tyłu zwrot. Jest.
Czego? Melduję posłusznie, że w kancelarii pana policmajstra wszyscy już czekają. Gdzie? Nie upada! Zabij tam! Czy rodzice pili? Głupie pytanie. Kto w Rosji nie pije? Znaczy się alkoholizm dziedziczny. Spokojnie, spokojnie. Z prawej strony kapitis, guz schizofreniczny. Wydawa pan ten guz? Od wczoraj. Policjant mnie tak poczęstował. Więc pan jest policmajstrem, co? Tak, i bratem ministra. Paranoja akuta. A może cesarzem? Co pan, zwariował? Cicho, 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 nie, pan siada. Nic się nie stanie. Wyraźna kalabracja. W każdym widzi wariata. No, spróbujmy reakcji na refleksy. Cacy, co? Cacy. Ładny. Ciu, 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 ciu. Nie. Co jest do studia? Łobuzu, ja wam... Ale nie, 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 nie. Zaraz. Zaraz puściły. Co no, co pan czuje? Ja czuję, że jeżeli w tej chwili stąd nie pójdziecie, to wam mordy na kwaśne jabłko rozbije. Wam! Demencja furioza. Kaput. Otcze Semion Fiodorowicz, moi ludzie aresztowali tego młodzieńca. Za co? Rewolucjoner. Ot znaleźli u niego ot taką sztukę. Proszę. No to co? No to że orzeł. No widzę, że nie reszka. Jednoglowy, biały orzeł. No jaki ma być? Tak to jest polski orzeł. A nasz rosyjski orzeł. Jest czarny i dwugłowy. To źle. No panie, czy pan widział orła z dwiema głowami? Czy to byłby wybryk natury, no fenomen. Tak to, że polski biały orzeł, to niedozwolone. Ale bujda, taki powinien być. Wszystko w porządku. Ale nie no, za takie rzeczy nie można aresztować, tylko puścić tego pana. Ależ... Ale nie ma ależ, tylko puścić i przeprosić. Moja rączka, szanowanie, czołem. Dobry. Czegoż się pan na Kazia tak śmieje, co? Tak sobie, panie, i wam. Żeby śliczne ząbki pokazać, tak? Może, panie Iwan. Co mi pan na Kazia tak... ciągle zaiwania tego Iwana. Bo mi dziwno, że pan takie ładne nasze imię Felix zmienił na Iwana. Jak to panna Niemoskiewka? Taka sama jak i pan. Zaraz. Teraz dopiero widzę, że to znajoma facjata. Z jednej ulicy jesteśmy, z Pidnej.
Kasia Lewandowczanka. Maglarki spod 16. O raj, niż ja w drożdżach nie urosnę. Panno Kasiu, o jak Boga kocham, co za spotkanie. A ten co? O tego aresztowaliśmy. Socjalista. Na rynku głośno krzyczał, precz z Saratem. Pan krzyczał? Tak. No to co? No jak to co? To jest podważanie istniejącego ustroju. On krzyczał, precz z Saratem. A nie chcę. Zwyczajnie chłopak nie lubi ceraty, tak jak ja na przykład. No ja wolę zjeść na gołym stole niż na ceracie. Lepiej się. Ale co innego? On przeciw samowładztwu, przeciw samodzielności. No jego nie. Sam dzień. Panna Kasia, pomoże nam wylić się z tej kabalki, dobra? Licz się nam wylić się z kabalki, dobra? Licz się na wy. A teraz wal pana policmajstra, żeby jakiegoś byka nie strzelił. Już lecę, królewno mojej. Grunt to uważać na tego żandarma. Reszta to sami idioci. Tak, Semion Fiodorowicz. No a robić z aresztowanym wczoraj na dworcu? Niech posiedzi. A może pan ze mną poszedł do więzienia? Do więzienia? Nie ma tak dobrze. Ja nie ciekawy. Słyszaj. No, jakże sobie radzisz, co? No tak, po troszku. Wiesz co, trzeba będzie robić fajrant i wiać to. Delegacja Związku Rosyjskich Kupców prosi o posłuchanie. Niech włażą. Proszę wejść. Wasze wysoko rodzie, jako miejscowi kupcy Rosjanie, spodziewamy się, że nasze nowe naczelstwo nie pozwoli panoszyć się tutejszym kupcom Polakom, a będzie miało zawsze nas w opiece, nas ruskich. Ruskich? Z jakiej takiej racji? Chodzi o to, żeby pan policmajster na niektóre rzeczy oko przymknął, a my, żeby zapanowała między nami zgoda, przynieśliśmy panu policmajstrowi miły podarek na koszty, skażem, urządzenia. A co? Łapówka? Co wy, panciory, złodziejaszki? I ja was w Sybir pośle. Ani słowa, ja was na dożywotnie rozstrzelanie! I coście panowie zrobili? Nasz policmajster nie przyjmuje żadnych łapówek. Cośmy narobili? No właśnie. Ale za to strasznie lubi grać w orle i reszty. Postaram się, żeby z wami zagrał, dobra? My chętnie zagramy. I chętnie przegramy. Chcą grać w orle i reszty. W orle i reszkę? No dobrze. No. Boże! I reszka. Płacz. I reszka. Mówiłem, że nie orzeł. No. Ja ta jazda, chłopaki, bulić forst już. Liczyć. Dobra. I znaczy się, pan zasnął, zdjąwszy z siebie mundur i czapkę. Tak. A kiedy pan się obudził, to pociąg był już na stacji. Tak. A czapki i munduru nie było. No nie? Aha. Reszka. I ożył. No, bulić aniołki. Już, dzieci, no. Forse. Darujcie, wasze wysokorodzie, ale my już nie mamy pieniędzy. Nie szkodzi. Siadaj pan. Będziemy grać pod fanty.
Tak, można pod złote zegarki, pod papierośnice, pod pierścionki, może okularki złote jakie są. A jak tego zabraknie, to pod garderoby. Mnie wsia ryba. Gdzie leży? Gdzie? Pan policmajster zajęty. Konferencja finansowa. No, co mówisz? Ożeł. Reszka. No już, ciuchy. Pechowato. Ciuchy. Już, dawaj. No. Już, ożeł. I Reszka, dawaj kapcie, już, no. Dobra. Drugi. Reszka. No widzisz, ożeł, dawaj te kaloszki. Ożeł. Te kaloszki, ożeł, już dla ciebie też, no masz. Tylko dla ciebie robię, masz. Reszka, no i dawaj, już. Już załatwiłem, wiesz. No, co jeszcze? Nie, tandety nie potrzeba, tam. Dosyć. No to zabierać łachy i won. Daruję wam. Jeszcze tu. Dobra. Słuchaj. To nic. I składaj. Och, wiesz, Antek, zapomniałem ci powiedzieć. Wiesz, ta pokojówka, Kazio, uważasz? No, to co? No, że to Kazio Lewandowszczanka z Warszawy, z piwnej, nie pamiętasz? Oret, nie gadaj. Patrz, ja od razu kombinowałem, że to jakiś taki mi znajomy pys. No, składaj zysk. Dawaj. Hmm? No i co, ha? Dał wam skórę? O, tak. I jeszcze jak? Wasze prywatne. To nic. Pan policmajster troszkę surowy. Ale ma złote serce. Ale się zabrał w Polsce, Antoś. Tak sobie kombinuję, że to będzie z 500 000 królików. No czekaj, pół królików i pół gołębi. Ze mną jak z dzieckiem, Feliuś, już. Halo? Sługa, moje całe rączki. Panie gubernatorowej, całe rączki, tak. Jak humorek, bon vivant? Co? Dekadans? Naturalnie nie omieszkam przyjść. Tak, na herbatce będę murowanie, będę. Pa. Pakiet dla pana policmajstra od sędziego śledczego z Warszawy. Felek, moja pacyka z kończym listem. O rany boskie, o jak Boga kucham. Teraz leżymy z dowodem. Teraz pana namacają, panie policmajster. Ale przestań chociaż ty denerwować, no radź lepiej co robić. No co tu radzić, no trzeba wiać, bo sąd na całej linii. Tak, wiać, ale tymczasem jak tych frajerów tu zaczarować. Czekaj, zaraz. O. Tylko spokojnie, czekaj. Mam. Co? Gdzie masz fotografię tego prawdziwego policmajstra? No mam, ale nic nie kapuje o co. Czekaj, zrobimy małą zamiankę, uważasz? Tak. Już widzisz, że... Co? Oberwiemy tę fotografię, uważasz? Tak. I na ten sam list gończy... Przylepimy jego fotografię, tego prawdziwego policmajstra. No to już. Czekaj, gumi arabik. Tak, podklej, dobrze. Czekaj. Tak. Patrz, jaki dzwonią, patrz. Masz. Ja teraz kapuję, znaczy teraz jego będą gonić, tak? Dobrze. Łeb. No. Pristaw. Tu list gończy od prokuratora. W naszym mieście ukrywa się niejaki Antoni Król. Szpicbródka, blondyn, znaków szczególnych nie ma. Otóż na wszelki wypadek rozkazuję aresztować wszystkich zbrodkami. Ten mierzawiec i padliec musi się znaleźć w przeciągu 24 godzin. Jest. Zobaczcie.
No dostałem tutaj od pana policmajstra list gończy z Warszawy do wykonania. List gończy? Pokaż pan. Ciekawe. Antyn Antoni Król. Polak. Polak. Lat 23. Ага. Uh-huh. Избрут. Ciekawe. Tak. No, mnie się ta cała sprawa bardzo nie podoba. No i nie wiem, wie pan, kazał aresztować nie z brudkami. Aresztować nigdy nie aresztować. Z tym jesteś bezpieczny, bracie. Tak, no. Wobec tego idę do gubernatorstwa na herbatki. Co zjemy, to nasze. Ale, urzędowo, pilny. Warszawa, sąd okręgowy. Może я блужу, цястанцю, культура, цась. Да, да, без субъекции. Надо пан полицмайстер, инспекция есть. Может, я к себе в дом. Я еще не крупнее. Это я крам, может, пан полицмайстер вцале музыки не любит? Ну, просто на визави. Przepadam. Ale pan zapewne uprawia muzykę modern, décadence. Tak, różnie, tak. Przeważnie ubóstwiam poleczki. Tak. Sam nawet na gankach nieźle zawodowałem. Tak. Ciach, 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 ciach. Czarujący! Ale policzę, że nie można poważnie rozmawiać. Wszystko żartu, prawda? Zaczniaje się znać jak prowincjalnie. Lubię żart, satyrę. Dlaczego? Czy to sąd okręgowy? Proszę połączyć z gabinetem sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi. Dziękuję. Tu rotmistrz Pierechytrow, ochranne oddzielenie. Telefonograma. Przysłać kogoś, kto osobiście zna Antka Króla. A, to pan sędzia śledczy osobiście. Przyjedzie pan? No, doskonale, tak. Rannym pociągiem. No dobrze, czekamy. Dziękuję. Drogi Siemion Fiodorowicz, nasze panie mają do pana prośbę, ale krępują się powiedzieć. Proszę, o co chodzi? Babciu, jak można. Zlecenia. Nic nie szkodzi. Pan policmajster, swój człowiek. Chodzi o to, że jest podobno teraz jakiś nowy taniec, bardzo pikantny, no frywolny, powiedzmy. Nazywa się tango. Babciu, tango argentino. No właśnie mówię, tango argentino. Zna pan? No, musowo. A pan, Simeon Fiodorowicz, czy umie tańczyć to tango? No, wiadomo. W Petersburgu to jestem pierwszy majster od tego tangiego. Tak, ten medal to właśnie za taniec. Tango dostałem za tango. Tak. Czy to bardzo niepoite? No, nie powiem. Dla młodzieży dozwolone. To cudownie. Tania zagra, a pan policmajster pokaże nam pa. Ale dlaczego nie? Z dziką rozkoszą. Dziś wieczorem zatańczymy na balu. Generałowa pęknie z mądrości. I niech pęknie. A nie. Tak. W tej chwili zademonstruję, więc nie będzie nawet mówił, bo to jedna chwila, prawda? Więc zacznijmy w ten sposób. Bierzemy partnerka z tej strony absolutnie, tak, absolutnie. Potem przyjaciół kielechu za talijkę, prawda, tak. Główka bliżej, tak, mały przycisk. Nie, bez bólu. Rączka, naprzód pionowo, tak, podwinkiem. I nóżka naprzód. Nie, tamta. Prawa. No, bo tak. I teraz zacznijmy na raz, prawda? Raz, posowiście, dobrze, nóżka, posowiście, raz i kontra, raz. Dobrze, posowiście, raz, posowiście, dwa, proszę, tak, i kontra. Raz, dwa. Dobrze, zatrzymujemy się, stop. Tak, i w ten sposób, teraz oczko,
Oczko, oczko do siebie, tak, bliżej główka, kokieteryjnie, mruk, mruk, mrugamy, mrugamy, tak. Dobra. I teraz, na raz, w miarę możliwości, kucamy, prawda, przykuc, więc i raz, dwa, i raz, dwa, weselutko, uśmiech, haha, dobrze, tak, i raz, haha, dobra, tak. I teraz znowu zaczynamy, prawda, swoje posuwisty. Dlaczego to teraz nagle wszyscy golą bródki? To pan profesor nie wie. Wyszedł przykaz, żeby aresztować wszystkich z bródkami. Szukają kogoś. Ja bym pana profesora tyś radził ogolić bródkę. A to po co? Przecież mnie nie szukają. Pan profesor nie wie, umoskali? Zanim pan się wytłumaczy, pan już możesz być w zimnym Sybiru. W mieście na wolności nie ma już więcej bródek. Nie. Z powrotem. I znowu dwa posuwiste. Raz i dwa. Tutaj prędko z powrotem. Raz, dwa, tak. Przykuc raz. Proszę. Raz, dwa. I teraz raz, dwa. Dobrze, dobrze. I raz. Dobry wieczór. Przepraszam, że przerywam tę miłą sylankę towarzyską, ale przychodzę urzędowo. Daj wybaczę. Panie gubernatorze, poproszę o państwo na osobności. Dyskrecjonalnie. Proszę bardzo. Służba, nie służba. Proszę. Kurwa, tak. No to męczmy się dalej. Nie, ale panie policmajster, Tania, tak. Tania, a jakże, trzeba umieć. Więc prosimy teraz naprzód, prawda? Więc posłuchajcie te derwi. No, co wy, Iwan Wasilij? Jak można rzucać takie podejrzenia? A co do jego rozkazów, to bądźcie spokojni. Człowiek, który tak tańczy, wie co robi. A według mnie, ekscelencjo, ten człowiek albo kpi sobie z nas. Na kontra, raz. Proszę, tak, i oczka, filetarkie, tak. Albo jest wariat. O. No musicie dzisiaj to zagrać. Nie może wnąć, bez próby. Rozkaz pana gubernatora. Jak można, przez raz goście się będą schodzić. Więc niech pan próbuje, dopóki jest czas. Rozkaz. Tango Argentino. Idź wiedz, jak to się gra. Znaczy, jak tylko sędzia śledczy nad ranem przyjedzie, tak zawiadomić mnie zaraz. Będę na balu, w klubie. Pani generałowa tak cudnie tańczy, że ja z zachwytu tak trafić nie mogę. Duszka, ten nasz nowy policmajster, jaką tańczy, z jaką gracją. Tak. A jaki to dziwny dyplomata. Арестованы. Если что, то живы.
Wiele, ci idioci aresztowali go, bo miał brudkę. Odbyło, no. To trzeba go czym prędzej zwolnić. Nie no, ja już go zwolniłem. A? Właśnie czeka w kancelarii policmajstra. Aha, no dobrze, dobrze. Wyjdziemy tam. To pani uważa, za mną, za mną, za mną. Jestem żoną pana policmajstra Wypiwajłowa. Panienka, nie wie, gdzie jest teraz mój mąż. Proszę go poszukać. Wyszedł. Otworzyć! Otworzyć! Teraz pan policmajster nam się nie wykręci. Że to... Musi za tań nam pokazać najmodniejszy taniec. Tango Argentino. Tango, держись. Znaczy, panie sędzio, teraz pojedziemy do domu gubernatorskiego i zrobimy w jego pokoju rewizję. A potem do więzienia, dzwonić tamtego biedaka. Tak, tak, naturalnie. No, teraz nam się pan policmajster nie wykręci. No, ma się rozumieć. Co się stało? Co? Przyjechała żona. Otworzyć! 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 To może ja przyjdę zaraz, tak? Nie, proszę ze mną. Prędzej, prędzej. Ah!
Całą sprawę zatuszować. Zatuszować, zanim się rozniesie. Po prostu kazać im uciec. Nie zgadzam się, ja wtedy w więzieniu siedziałem. No dobrze, a tak to po tym skandalu my wszyscy możemy siedzieć. Tak? Moja rada lepiej wypuścić, a potem po drodze... Nie zgadzam się, od razu zamykać. Panie, pan także nie bez winy, bo gdyby się pan w wagonie nie upiął... No trudno, róbcie w takim razie jak chcecie. No. Tylko dyplomatycznie. Właśnie dyplomacja, więc to ja dyplomacja. Semion Fiodorowicz, proszę na chwileczkę. No, na chwileczkę.
Хвилечка, Семен Федорович. Ну, прошу. Ну, прошу на хвилечка на малом умном конференции. Ну, прошу, Семен Федорович. В умном конференции маленьком, прошу. Прошу, пана, бардзо прошу. Прошу. Niech pan siada, bardzo proszę. Proszę. Niech pan siada. Proszę, Sibu, proszę. Proszę pan. Otóż, panowie, wiemy wszystko. Zaszła tutaj, powiedzmy, pomyłka. Moglibyśmy was za tę pomyłkę wysłać dzierak zimowy. Ale my jesteśmy ludzie dobrzy, wyrozumiali, więc tego. Wynoście się i słowem, żeby was tutaj nie było. Dostaniecie paszporty, pieniądze i... Po drodze żandarmy nas cepną, co? Nie ma frajerów, panie starszy. Coś panowie za słodkie. Kiedy na was nie bardzo zależy na tym, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Tak, od razu skapowałem. No jak panom tak bardzo zależy, no to mam pewną kombinację. Otóż musimy wyjechać tak, jak żeśmy przyjechali, z całą paradą, inaczej nie znam się. Nie, to nie, to możemy zostać tu bardzo przyjemnie. No. Zgadzam się. Baczność! Декаданс. Вещь, не вспоминай. Teraz poproszę zdjąć mundurek. Dalej już pan policmajster pojedzie po cywilnemu. Proszę was, proszę was. Mundurek proszę. Dawaj. Teks. No. No i co? Dostaliśmy dymisję. Ja też. Thank you.